Witajcie moi drodzy, z tej strony ja MWK i jak możecie zauważyć, znajdujemy się w nowej serii. Chyba. Dlaczego chyba? Bo nie wiem, czy wam się spodoba, ale moim zdaniem jest to naprawdę świetny pomysł. Ale może od początku. Ostatnio odkryłem fajny program, który się nazywa Blockbench. Jest to program, który służy do modelowania postaci, jak i itemów do różnych gier, w tym Minecraft. I zacząłem się nim trochę bardziej interesować. Zacząłem tworzyć w tym przedmioty i dodawać to do Minecrafta i stwierdziłem, że w sumie czemu by nie zrobić z tego serii, albo chociażby odcinka, bo jest to dosyć ciekawe. I pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, był to miecz. Samo modelowanie miecza nie było takie ciężkie, no bo jakby nie patrzeć, no macie piksel po pikselu i po prostu lecicie, nie? Więcej zabawy było trochę z zrobieniem tekstur, bo było trzeba to wszystko pokolorować i później wgrać do tekstur paka. I z tego miejsca chciałbym podziękować Adixe, bo pomógł mi ogarnąć, jak to wszystko zrobić, żeby to działało i żeby to wyglądało. Po wgraniu i sprawdzeniu, czy dany model działa, postanowiłem, że zapytam was, czego wam brakuje w Minecrafcie. I po jakiejś godzince miałem już dosyć dużo komentarzy i wybrałem po prostu z nich rzeczy, które stworzyłem do Minecrafta. Pierwszy komentarz, jaki wydawał mi się ciekawy, to był komentarz od Testy w Minecraft, który napisał włócznia. No i stwierdziłem, że podejmę się tego challenge'u i zacząłem robić włócznie. Miałem z nią małe problemy, ponieważ nie wiedziałem, jak wyobrazić sobie włócznię w Minecraft i chciałem ją w ogóle zamienić jako trójząb, ale niestety to nie wyszło i finalnie jest zamieniona jako inny itemek, ale jeżeli pod tym materiałem będzie 2000 łapek, to postaram się zrobić prawdziwą włócznię z prawdziwego zdarzenia, którą będzie można rzucać i będzie jakby działać, nie? Z włócznią miałem takie kłopoty, że nie za bardzo wiedziałem, jak ją zrobić tak, żeby ona w miarę fajnie wyglądała i no nie jestem z niej jakoś super zadowolony, bo w zasadzie nie wygląda jakoś super, ale jak na mój drugi przedmiot uważam, że i tak wyszła nawet spoko. Kolejny przedmiot, jaki postanowiłem zrobić, jest to plecak, bo Gromex napisał, że brakuje mu plecaka i ten plecak daje wiele do życzenia, ale to zaraz zobaczycie, ale tworzenie plecaka wydawało mi się dosyć łatwe i w sumie takie było, no bo jakby musiałem po prostu wyskalować to tak, żeby ten plecak siedział na plecach naszej postaci i finalnie udało mi się to zrobić. Dodałem jakieś narzędzia, tam jest klucz i kwiatek, nie pytajcie czemu tam jest kwiatek, nie miałem pomysłu co tam dać innego. Później to wszystko oczywiście pokolorowałem i wrzuciłem do tekstur paka. Kolejny przedmiot, dosyć zabawny, ale stwierdziłem, że czemu by nie, bo hello, nie? Wiesława napisała mi, że brakuje jej masła, więc postanowiłem zrobić talerz z masłem. Tak, dobrze usłyszeliście. Jest to kostka masła, która już swoje przeżyła. Zresztą mam nadzieję, że to widać. Po prostu widać, że to nie jest świeże nowe masło, tylko było już tam dziabane, kurde. Wydaje mi się, że wyszło to nawet spoko, ale sami się zaraz przekonacie. I ostatni przedmiot, jaki zrobiłem, to był karabin. W sumie jedna z łatwiejszych rzeczy, jaką zrobiłem w tym programie, bo jakby zrobienie karabinu nie było trudne. Nie ma on żadnych funkcji, jak połowa przedmiotów, tylko miecz ma funkcję i zaraz do niej przejdziemy. Ale finalnie powiem wam szczerze, że naprawdę świetnie się bawiłem. I teraz jest sprawa do was. Jeżeli chcielibyście drugi odcinek z tej serii, to musicie zostawić łapkę w górę i w komentarzu napisać, co byście chcieli, żebym zrobił. Jakby program ma naprawdę dużo możliwości, ja jestem dopiero na tym podstawowym poziomie, więc jakby wygląd tego wszystkiego i zastosowania jeszcze nie są jakieś super, ale czym dłużej by trwała ta seria, to na pewno bym lepiej ogarniał, więc myślę, że warto pisać pomysły tam na dole. Więc tyle myślę, że ze wstępu, zostawcie łapkę w górę, a ja wam teraz pokażę, jak to wygląda w Minecrafcie. Okej, więc jesteśmy w Minecrafcie i teraz pokażę wam rzeczy, które zrobiłem i jak one wyglądają tak naprawdę w Minecrafcie, a nie w programie, bo moim zdaniem niektóre rzeczy wyglądają naprawdę spoko. Więc zaczniemy sobie może od miecza. Mamy tutaj, słuchajcie, jak możecie zauważyć, zarąbisty miecz. Tak on się prezentuje. Mamy tutaj, słuchajcie, złotą rączkę. No i sam miecz w sobie jest cały biały. Moim zdaniem nie wygląda źle, jak na pierwszy raz. Wygląda naprawdę spoko. No nie wiem, możecie napisać w komentarzu ocenę od 1 do 5 poszczególnych przedmiotów. No i tak on się prezentuje generalnie, jak go mamy w ręce. Wygląda naprawdę spoko. Jakbym miał wam porównać do innego miecza, to jest ciutkę mniejszy, ciutkę. Bo mówię, pierwszy raz to robiłem, więc jakby nie mam jeszcze wyczucia, nie? Ale moim zdaniem wygląda naprawdę spoko. I co jest też spoko, w tym mieczu mamy specjalny efekt dodany. I jak uderzymy sobie villagera, patrzcie to. Pyk! Mamy, słuchajcie, efekty dźwiękowe i efekty jako partyklesy. Ten miecz jest generalnie kamiennym mieczem, ale jest naprawdę dokokszony. No i to jest jedyny item, który mi się udało tak jakby dokoksić na dzisiejszy film, żeby on był taki jakby, o kurde,
kurde, czemu ty mnie bijesz? Ironowy golemie, ja nie chcę. Więc to wygląda moim zdaniem spoko, patrzcie. Mamy tutaj party classy i mamy tutaj efekty dźwiękowe. Dobra, ja myślę, że możemy przejść sobie do kolejnego przedmiotu. Kolejnym przedmiotem jest włócznia. I tak ona się prezentuje, w sensie, czekajcie, może ją wyrzucę. O, tak się prezentuje włócznia w Minecraft. No, nie wiem, czy wygląda jak włócznia. Trochę jest za krótka chyba na włócznię. Powinna być nieco dłuższa. I ona jest, słuchajcie, strzałą. Bo, no nie dało się zrobić tego inaczej. Ale tak jak mówię, dopiero się uczę i myślę, że w następnych odcinkach bym ogarnął taką prawdziwą włócznię z prawdziwego zdarzenia, tak żebyśmy mogli ją rzucać i to by było naprawdę spoko. Więc jakby, no jest włócznia, żeby nie przedłużać, przejdziemy sobie od razu do kolejnej rzeczy i kolejną rzeczą jest karabin, który też niestety nie ma żadnego zastosowania, bo niczym nie strzela. Karabin jest, słuchajcie, drewnianym mieczem, którym możemy sobie coś bić, ale no niestety nie strzela. Finalnie chciałbym dojść do czegoś takiego, że jak klikalibyśmy prawym, to byśmy mogli z niego strzelać, na przykład fireballami. Jest to do zrobienia, tylko tak jak mówię, kwestia czasu i waszych chęci oglądania tego typu filmów. Teraz przyszedł czas na plecak, który jest dosyć mocną sprawą, bo żeby on jakby był na swoim miejscu, patrzcie, są tutaj szeleczki, on niestety się rusza jak przedmiot, on się rusza jak ręka, nie wiem jak zauważycie, on się rusza jak ręka, bo my, jest to przedmiot, który trzymamy w ręce, jak my go trzymamy w ręce, to on po prostu jest na naszych plecach, tak to po prostu zrobiłem. Da się to zrobić inaczej, tak żebyśmy normalnie zakładali sobie plecaczek jako zbrojkę na przykład, ale takie rzeczy mógłbym robić w następnych filmach, więc mordo, łapeczka w górę, ale moim zdaniem i tak wyszło to naprawdę spoko, bo patrzcie, możemy sobie dać ten plecak do drugiej ręki, wziąć sobie karabin i patrzcie jak wyglądamy, jak jacyś komandosi, nie? Ziomek, znaczy z pierwszej perspektywy to nie wygląda zbyt ciekawie, ale z F5 wygląda naprawdę spoko, w sensie wygląda jakbyśmy naprawdę szli gdzieś na survival i ten plecak z tyłu naprawdę moim zdaniem fajnie wygląda, tylko delikatnie za duży mi wyszedł, mogę go zrobić mniejszego. No i ostatnim przedmiotem jest masło, ono naprawdę istnieje, jak mówiłem, jest nawet delikatnie ruszone. Moim zdaniem wygląda naprawdę spoko. Wygląda też trochę jak ser, ale no miało być masło, więc jest masło, więc za to należy się łapka w górę, ewidentnie. No i te masło nie ma jakby żadnych zastosowań, bo te masło jest bedrockiem. O, teraz jest bedrock. O kurde, teraz też jest bedrock, czemu tak? A, i teraz jest masło, w sensie, bo to chyba zależy, jaki bedrock nam się zrespi. No ale masło jak masło, moim zdaniem wyszło naprawdę spoko. Chciałem te masło zrobić jako ciasto, żebyśmy mogli je normalnie jeść, ale no nie wiedziałem jak za bardzo zrobić animację. W sensie, bo wiecie, jak jecie ciasto, to one się zmniejsza i tak samo chciałem zrobić z tym masłem, lecz no mówię, jeszcze nie jestem za bardzo doświadczony, ale z czasem myślę, że mógłbym takie rzeczy robić. Tak się prezentują te przedmioty, które zrobiłem na dzisiejszy film. Moim zdaniem wyszły naprawdę cool, nie? Wy możecie napisać w komentarzu, który z nich wam się podobał najbardziej. Dla mnie wygrało chyba masło, bo jest najbardziej takim z dupy przedmiotem, który zrobiłem, ale wygląda to serio spoko, ej serio. To wygląda naprawdę ładnie. Jeżeli chcielibyście więcej tego typu filmów, koniecznie zostawiajcie łapki w górę, ponieważ 2000 łapek w górę to następny odcinek. I przypominam, że ta seria tworzona jest z wami, bo to wy musicie dawać jakieś pomysły. W następnym odcinku możemy spróbować sobie zrobić jakiegoś moba. Nie obiecuję, że to wyjdzie, ale jakby wiecie, jest wachlarz możliwości. Wszystko zależy od was. Piszcie komentarze, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Ja byłem MWK i widzimy się jutro. Elo, pa!